Cześć, jestem Agusi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Survivalu razem z Zio, który sobie zniknął. Sorry, bo zjadłem tego, zjadłem porus planta. Gdzie cię wywiało? O, tam na dole jest. Tutaj. Słuchajcie, jak się domyśliliście być może po nazwie dzisiejszego odcinka, że musicie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, ponieważ kończymy w tym momencie Survival, tak, będziecie mogli mapę. To już jest koniec. Będziecie mogli uzyskać sobie ten świat, pograć sobie na nim, tak jak my graliśmy, będziecie mogli sobie dobudować domki albo zamieszkać w naszych domkach, ponieważ dzisiaj pod tym odcinkiem możecie sobie pobrać mapę i na niej pograć. Również zaznaczam fakt, że udostępniamy wam właśnie w tym momencie Seeda. Oczywiście mam caps locka, bo ja mam na caps locku sprint. Dokładnie. No i to jest seed tego świata. Oczywiście w opisie również uwzględnię to, żebyście mogli sobie skopiować. Będzie. Tak. I dzisiaj sobie pożegnamy się z tym survivalem. Zrobimy ostatnie rzeczy, które tutaj należy zrobić. Chodź. Jestem. Kładziemy się do łóżeczka. No, jeszcze nie możemy, nie? Więc no to co tak, jeszcze... tak, co no, tak czekaj ten... chwilę, no już zachodzi, już teraz można, spokojnie, wracaj tak, tutaj. To już... Szybciutko, no. Widzisz, już można. Nie, no dobra, no mówisz. Już śpimy, słuchajcie. Tak jak powiedzieliśmy, kończymy z serią, ale nie martwcie się, bo na miejsce tej serii... O matko, widziałam twoje wnętrze twarze i to wcale nie było nic przyjemnego. No nie pchaj... Jaki ty jesteś grubasek, ja nie rozumiem. O co ci chodzi? Słuchajcie. Nie dajesz mi powiedzieć totalnie. Poza tym, że udostępniamy wam świat, no i kończymy tą serię, to nie martwcie się, bo wkrótce będą kolejne serie nas czekały. To jest trzecia nasza seria Survivalu, o ile się nie mylę. No i wszystkie serie muszą się kiedyś skończyć, ale już planujemy sobie kolejną rzecz, którą zastąpimy ten survival. Kurczę, jak tak patrzę na tego derpokonia, to mi się takie rzeczy, wspomnienia takie fajne przychodzą do głowy, bo ten serwer tworzyliście razem z nami, byliście razem z nami, byliście na live streamach, na odcinkach, za co wam bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować. Daj mi trochę tych owoców, ja też chcę się trochę potepać. No, czekaj, bo pod ziemią gdzieś. Czekaj. Tu jestem? Tak, jesteś? Halo. Cześć. Cześć. Spróbuję wyskoczyć szybko. No, powinieneś mieć efekt. Okej, dobra. Okej, jestem na zewnątrz. A masz blok, żeby zamurować? Tak, mam no go, to proszę. Już nie psuj tutaj nic. Słuchaj, ogólnie ja proponuję, żebyśmy zrobili ostatnią przebieżkę. Zobaczymy wszystkie rzeczy, które stworzyliśmy jak dotąd na Survivalu, które jestem stworzyli jak najbardziej za. Pozostali gracze, którzy razem z nami grali, czyli Cyfer, Czoklet i Szymek. To znaczy nie wszystkie, bo jakoś nie zamierzam szukać dzisiaj wszystkich fabryk, które Cyfer gdzieś tam po świecie poukrywał. Na pewno będziecie mogli sobie zobaczyć to już na własne oczy, gdy będziecie sobie chcieli pograć. Zaczynamy naszą podróż od Cyfera, rozumiem? Nie, no chyba od wioski i od Szymka, myślę, że będzie najbliżej, okej, dobra. Więc tak wygląda nasza wioska, ona jest niedokończona. Więc to dla was jest zadanie, że jak będziecie grać, tutaj jest jeszcze ten kościół do przebudowania, tamten dom mieliśmy przebudować, możecie dokończyć to za nas, jeśli macie oczywiście ochotę. Dokładnie tak. Możecie też zaopiekować się rodziną Zio, która tutaj jest, bo zobaczcie, oni dalej potrzebują tutaj trochę miejsca, chyba jest trochę tutaj za ciasno. Dobrze jest, bronią tych villagerów, także tak, jest, pewno, jest całkiem na pewno spoko. Tak jest. No i dalej, mamy tutaj agenta kurczaka. Właśnie, agentowy mod, on nie działa na 1.13 chyba. Przynajmniej ja go nie mam zainstalowanego w tym momencie. Nie ma. Już ale, agenci wyjechali na wakacje w tym momencie, więc ale dalej jest agentowy domek Szymka, który nie za wiele zrobił, więc możecie też dokończyć go, jeśli macie ochotę. Dokładnie. Ja tam oczywiście podsuwam wam różne pomysły, jak ten survival jeszcze wykorzystać, bo myślę, że wiele jeszcze do zrobienia. Patrz, w ogóle da się wyjść przez głowę i tu jest taki punkt widokowy, tylko gdyby tutaj ta szyba była przesunięta, można podglądać. Tak bez sensu z tymi szybami zrobił Szymek, ale nadal. Słuchaj, no tam jest wyjście na dach, nie ma wyjścia na dach. Nie ma wyjścia na dach, to nie ma znaczenia. My wychodzimy z domu Szymka, no Szymek chyba najkrócej tak naprawdę grał, najmniej czasu poświęcił na przebywanie na survivalu, ale no widzicie, no, najbardziej... ale postawił jeden z największych obiektów, które stoją w ogóle na całym survivalu, bo jest to gigantyczny wiatrak, który widzicie w tym miejscu. Prądu nie? Na pewno nam i wam nie zabraknie tutaj na tym survivalu. Chodź dalej, idziemy Zio, idziemy tutaj obok naszej fabryki, tutaj jestem. Biegnę. Dobra. Idziemy do Cyfera. Zobaczymy, jak wygląda w tym momencie domek Cyfera. W międzyczasie gdzieś Cyfer się przenosił, ale też nie znam lokalizacji nowego domu. Jeśli chcecie, możecie oczywiście na kanale Cyfera sobie poszukać. Ewentualnie, jeśli wiecie, będziecie mogli sobie tam pójść. Dokładnie. My dzisiaj ograniczymy się do tego wspaniałego domu Krasnala. On w sumie tak wygląda trochę jak dom Krasnala. Nie wiem, jak to ty myślisz. No, trochę. Chociaż po pewnych zmianach, po remoncie, wcale nie wygląda aż tak krasnalowo. To prawda. Mam nadzieję, że pamiętacie, o jakiej sytuacji mówię, a jak nie, to słuchajcie, to ciii, to jest nasz sekret. Ojku, coś mi się myszka jak przez ciebie. I wrócił kryształ nagle tutaj. Tak, wrócił, no przecież no, sami ciekawe. Go tutaj co? Przyprowadziliśmy. Ja nie wiem, co? Nie pamiętam żadnej takiej sytuacji.
no nie wiem, napiszcie, czy wy kojarzycie tę sytuację. Tutaj mamy wioskę, właśnie ty chyba jej nawet nie widziałeś. Ty, no nie ja widziałem, też nie widziałam jej po zmianach, bo tutaj pomagałam przez pewien moment, widzę, że tylko te dwa domki, które ja zbudowałam, to tylko te dwa domki Smurfów tutaj są, bo to jest miała wioska, być wioska Smurfów, dobra. Tak, ale ciekawe. No nie została najwyraźniej dokończona. Widzicie też widzowie, ja sam nie widziałem wielu rzeczy, które tutaj po prostu się tworzyły. No prawda jest taka, że mimo tego, że to był jakiś tam nasz tam wspólny świat, to nadal nie zwiedzaliśmy większości tego, więc nadal wiele jest niespodzianek i dla nas, i dla was tutaj. To prawda, na pewno będziecie mogli sporo rzeczy odnaleźć. Tam mamy sklep Cyfera, oczywiście idziemy do domu, zobaczymy, co on tutaj urządził. W ogóle widać jego tajne, wcale niewidoczne przez okno laboratorium. Nie, to i koty, nie jakieś dzikie koty. Tam nic nie ma, tu masz złego tekstu. O, patrzy, widział mnie. Co cię widziało? Kot mi widział, patrzył na mnie. Dobra, chodź szybko w takim razie. No dom Cyfera jak dom Cyfera, tutaj obok spiżarka. Bez żadnych większych jakichś udziwnień. A to co to jest? To ja tego nie widziałam. Ja też nie, szczerze mówiąc. Co to? Nie wiem. Ciężko określić. Jeśli wiecie co, to napiszcie w komentarzach koniecznie. Albo będziecie mogli sami rozgryźć tę zagadkę już bez nas. W spiżarce wejście do kopalni, także tam nic też takiego większego nie było. Dużo różnych portali i tak dalej, no. I poza tutaj właśnie na górze macie główne portale jakby dowodzenia wszystkim, co Cyfer chyba tutaj robi. Dokładnie, ty w ogóle Cyfer próbował odpalić smoka Endu w zwykłym świecie, no ale chyba pomylił mu się Obsidian razem z Bedrockiem, to oj, taka drobna trochę rzecz, była cofka malutka. Tak, rzeczywiście chyba trochę mu się pomieszało, bo to nie do końca tak wyglądało. A to w ogóle jest twierdza endowa, to tego to nie widziałem w ogóle. O! Taka latarnia morska na swój sposób powstała w tym miejscu. No tak, najwyraźniej. A to nie wiem, czy to też Szymek nie budował z Cyferem, może się mylę. No w każdym razie możliwe. Rzeczywiście mamy tutaj morską latarnię. To też jest dla nas nowość, my też oglądając tutaj okolice, też możemy się do czegoś dowiedzieć, no. Bo fakt jest taki, że rzeczywiście dawno nas tutaj nie było. I jak podejdziecie do oceanu, to ogólnie możecie zobaczyć, że jest dużo traw morskich i glonów i różnych tym podobnych rzeczy, a jest to z tego powodu, że po prostu no, Minecraft Realms przeszło na Minecraft 1.13, dokładnie. A my na Minecraft Realms mieliśmy nasz świat całego survivalu. No i tutaj pojawił się drobny problem, że po prostu nie chcieliśmy tego update'a, a i tak nam się włączył. Dlatego też jesteśmy bez shaderów i bez moda kurczakowego. Dokładnie. I bez Optifine'a nie mogę przybliżyć, żeby zobaczyć, gdzie się schował. Za tobą jestem. Za... Bo ja w wodzie tutaj utknąłem, wiesz? Jesteś. Po prostu w dobra, w takim lotu. Razie lecimy teraz do Czokleta i możemy pójść kolejką, chociaż nie wiem w sumie, idźmy kolejką. Wiesz co, tutaj dobry jest chyba pomysł. Wejście. Dokładnie, tutaj jest wejście do kolejki koło Cyfera. Każdy jest połączony z kolejką, włącznie z Szymkiem, który nie jest połączony z kolejką. Szymka pominęliśmy, bo Szymek mieszka po prostu blisko mimo nas. Mimo tego, że czekaj, do Szymka gdzie jest doprowadzona. A tutaj, dobra. Do Szymka jest doprowadzona kolejka, ale Szymek po prostu kolejki sam nie przygotował, więc tak nie tyle. Przygotował stacji, więc nie ma do niego stacji. Możecie zbudować, jeśli chcecie zamieszkać na przykład w kurczakowym domu, ale to wiecie, to się wiąże z tym, że będziecie pod obserwacją kurczaka agenta. Dokładnie tak. Nieustannie. Słuchaj, ogólnie to... Nie ma tutaj wagonów. No dobra, ale myślę, że jakbyśmy dobrze się rozpędzili... Tak? Chcesz lecieć? Co? To chyba nie do końca tak. Aha! Wiesz co? O, patrz, widzisz? Oj, ja tak chyba nie wiem jak ty, a szkoda mi fajerwerków, bo mam tylko 15. Patrz, ale lecę! Jak ty poleciałeś? Jak ty to zrobiłeś? Prosto musisz patrzeć tam, gdzie chcesz lecieć, czyli sam ten, no to nie prosto. Jest tak szybko jak ty, spacja, dobra. Spacja i prawy spamujesz, nie? Nie, ja pójdę na piechotę, ja się ale cykam. Ale ty można lecieć przez ja taki tunel. Ja się cykam. Tunel. Wiecie co, ale wyłączę spoko. Sobie, żeby szybciej dolecieć tam, wyłączę sobie, będę spamować po prostu, w sensie zdejmę litrę. Ja cię aż jak nie widzę. Jak ty odleciałeś, ja właśnie doleciałem do samego końca tak naprawdę tutaj, nie? No nie, ty to jesteś po prostu o, patrz, agent, który oszukał system, jeśli chodzi o podróżowanie torami. Chorus, owiec. Owoc refrenusu mi przeteleportował, owiec? Tak. Owoc refrenusu mi przeteleportował na peron storu. Zobaczmy, spoko. Gdzie mnie przeteleportuje. O. No i też na peron, bardzo dobrze. Dobrze, no to idealnie. Słuchaj, wylądowaliśmy chodź, na peronie. Chodź na górę, idziemy zobaczyć, jak tam u Czokleta, czy coś się zmieniło. Tutaj jest skarbiec, o którym nikt nic nie wie. Tutaj jakieś wyjście. Nikt nic nie wie, także wy też nie mówcie. Ej, on jest rozwalony i jakby okradziony. Ja właśnie nie rozumiem za bardzo. Tutaj jest wejście chyba do tego... Co, wchodzimy z skarbcem? Za magazynem tutaj jest wejście. Tak, ale nie tu widziałeś? Są drzwi w ogóle na ten, na balkon. To jest całkiem spoko sprawa. Wcale nie widać, że to jest zrobione w ten sposób. Zwierzęta są zabite, czyli Czoklet prawdopodobnie się gdzieś wyniósł. O nie. Tak mi się wydaje, że zabrał zwierzęta i już się wyniósł, już poszedł.
co tu śnieg robi w ogóle w Ja myślę, że domu? To był troll jakiś. Jakiś to na pewno jest to był jakoś troll. Podejrzane w ogóle. Czy to są przedmioty? Ja nie wiem, Czokiet zawsze był dość biedny chyba, muszę przyznać. Są jakieś rzeczy, więc jak chcecie skorzystać, to teraz będziecie mogli skorzystać z tych rzeczy. Dokładnie. No i oczywiście to, co my mamy przy sobie, również zostawimy wam w spadku, wam, naszym widzom, którzy no byli z nami, którzy wy byliście z nami. O, zajrzyjmy jeszcze do naszej krówczokarni. O właśnie, ja w sumie w ogóle zapomniałem o tym, że my to mamy. Wypłynęły. Ja idę tam na dole, ja jeszcze pokarmię, żebyście mieli świeże mięsko. Dostęp dużo. Tylko trzy są tutaj, czy co? Świeże mięsko, dostęp dużo. No tak, ja wiesz, skróty myślowe tutaj zastosowałam pewne. Nie czepiaj się. Okay. Nie czepiaj się. Jeszcze, żebyście czuli się dobrze obserwowani, spróbuję tutaj, chociaż, no nie będziecie obserwowani, także możecie nie czuć się bezpiecznie. Nie ma agentów już, teraz same kurczaki zostały. Dokładnie, ale nawet ani jeden się nie wykluł. No i jeszcze raz chciałam wam bardzo serdecznie podziękować wszystkim donatorom, tak jak tutaj Maciek został top donatorem, dostał grzyba. Będziecie mogli sobie przejść po wszystkich tych miejscach, bo one oczywiście są wszystkie podpisane, te, które oczywiście są jakby własnością donatorów. W ogóle muszę Dokładnie. Coś zjeść. Ostatni ziemniak w tym sezonie. No i słuchaj, choć przygotujemy skrzyneczkę, w której zostawimy te wszystkie nasze rzeczy. Myślę, że to dobry pomysł. No. Jeśli chodzi o naszą okolicę i nasze domki, myślę, że nie będziemy wam ich pokazywać. Mogliście je śledzić na bieżąco na naszych seriach. O, właśnie, jeszcze tutaj a propos ostatniego live streama. Ja myślę, że skrzyneczki są nawet gotowe już do jak tego, wiesz? Jak widzicie, drzewa wyrosły, także tak to wygląda. Dobra, skrzyneczki rzeczywiście są gotowe, tak jak teraz mówię. Używamy tajnych wejść. Od teraz wy również możecie używać naszych tajnych wejść, tylko nikomu nie mówcie. Ja przerzucam cały swój ekwipunek do tego miejsca. I mamy jajo! Wygląda na to, że Cyfer oddał nam jajo, więc jak macie jakiś pomysł na zagospodarowanie go, również zostawiamy to dla was. Aż tyle śmieci masz przy sobie? To nie są śmieci, to są rzeczy, które miałem przy sobie w tym momencie. Włącznie z Elytrą wszystko tutaj odkładam. Czyli mój aktualny set, który miałem Dobra. Na sobie. Wkładaj ja ty swój do tego. Ja jestem bardziej uporządkowana, więc ja troszeczkę mniej śmieci zostawię. W każdym razie oczywiście zostawiam wam tutaj. O, dokładnie poukładamy, może na środeczku ułożymy, żebyście mieli po prostu, wiecie, ładnie, jeszcze zaraz ziarnami otoczę, czy coś, nie wiem, coś wymyślimy. Jedzonko, pochodnie, żeby wam światełka nie zabrakło w kopalni, bo jeszcze, poza tym, że trochę skopaliśmy nasze kopalnie, to jeszcze trochę rzeczy na pewno będziecie mogli wykopać w okolicy. Zostawię ten protection tutaj w tej skrzynce, on nie jest mi w tym momencie potrzebny. I tak, tutaj tak wygląda mój ekwipunek. Jeszcze sobie tutaj to ziarno wezmę, ja mówię, muszę zrobić to tak, wiecie, tak... Tak, żeby było tak, jak należy. No i wszystko, co nie jest moim ekwipunkiem, będzie otoczone ziarnem. Trochę krzywo, nie? Okay. Ale nie da się zrobić tego prosto. No to ciekawie, no powiem Albo szczerze, ale tak. Jest spoko całkiem. O, i teraz no, jest super. U mnie jest większy bałagan trochę, ale myślę, że sobie dacie radę. Dobra, weźmy tabliczkę, teraz tylko jest super. Po tabliczce podpiszmy sobie te rzeczy, które tutaj były. I co zrobimy? Tu byłam August 6-2? Tak, no i z datą oczywiście możemy tak Dobra. Napisać. Dobra, będziecie mieć aktualne nasze... wyjście, bo to dzisiaj nagrywamy, dzisiaj wrzucamy, Dokładnie. Żebyście dzisiaj mieli. Masz zio. Ty to? Mam, tu byłem zio i poczekaj, dzisiaj mamy 2 sierpnia 2018 roku. O, i taki swoisty podpis. W sumie nie robiliśmy tego na poprzednich survivalach w ten sposób. Na Skyfa, który był nagrobek, ale daj mi tą... Co? No tą tabliczkę. No nie wziąłem dla ciebie. A, no tam, na Sky Factory było to w ten sposób, że nagrobki nasze były zostawione. O, ja... Oj. Zaczynałeś z drugiej linijki? Tak, w drugiej linijce duże, tu byłem. No. Okay. I dzisiaj mamy 2 sierpnia 2018 rok i oficjalnie kończymy w ten dokładnie, sposób. Dokładnie, oficjalnie kończymy. Chciałam na koniec tak majestatycznie odlecieć, ale zostawiliśmy wam letrę, więc to wy zrobicie to za nas na pewno. I słuchaj, wiecie co? Znaczy, słuchaj, ty chodź spać. Wiecie co? Ja myślę, że to jest pora, żeby skończyć ten survival oficjalnie. Jeszcze raz wam dziękujemy, bo tak naprawdę wy współtworzyliście tą serię, także dzięki wielkie za to, że byliście z nami przez cały czas. Nie martwcie się, bo oczywiście to nie jest tak, że już nie będzie Minecrafta, będą kolejne serie. Najbliższą już planujemy, tak jak mówiłam, śledźcie mój kanał, bo ta seria będzie na moim kanale się odbywała. To wie, ten wie, co to będzie. Dokładnie. A na kanale Zio wbijajcie też, bo dzisiaj w Zio... Czemu masz taką dziwną... Co masz? Weź opuść, spójrz w dół. Właśnie też tak patrzę, rudą krzywę masz, rozjaśniły ci się włosy, pokaż. Wbijajcie na kanał Zio, dzisiaj wyszedł odcinek bardzo fajny ze skinów. Możecie zobaczyć, jak Zio stworzył ognistego Zio i wodnistą Agu, także wbijajcie też koniecznie. No tak zrobione było, tak powiedziałeś. Prawda. Także dziękujemy jeszcze raz, wiem, że dziękowałam wam miliony razy, ale po prostu
czuję się wdzięczna za to, że byliście z nami i mam nadzieję, że będziecie na kolejnych seriach, a dzisiaj się już z wami żegnamy. Trzymajcie się, pa pa. Na razie. I jeśli wam się podobała seria, zostawcie tutaj łapkę w górę, zróbmy rekordową liczbę łapek w górę pod tym odcinkiem. Pa pa.